Hej, cześć, witam Was bardzo serdecznie. Oczywiście ze mną Watson również Was wita. Ciepło mu jest, więc niestety się nie odzywa. Ostatnio mówiliśmy na temat oceny mocy poprzez skoki i czym jest deficyt siły. Teraz chcę troszkę bardziej wyjść w las i troszkę mocniej omówić matrycę testu CMJ, czyli Counter Movement Jump. Jest to bardzo, ale to bardzo prosta, a zarazem praktyczna i niezawodna miara mocy dla kończyn dolnej, jakby kończyn dolnych. O tak, może inaczej bym powiedział. Więc skok stał się również podstawą oceny dla wielu trenerów przygotowania motorycznego. No i oczywiście każde narzędzie pomiarowe będzie miało swoje wady, jak i również zalety, czyli plusy i minusy. Im bardziej chcemy wejść w świat przygotowania motorycznego, tym bardziej musimy używać narzędzi do sprawdzenia czułości, na przykład Force Desk, Gym-Aware, Push, jak i również masz aplikację, na przykład Vertical Jump 2. Uwaga, chyba z tego co pamiętam, ona jest płatna, ale też bardzo fajnie się sprawdza, jest dosyć w miarę praktyczna. Ja akurat kiedyś używałem Gym-Aware, teraz używam bardziej Pusha, więc jakby mam takie specjalistyczne metody. Więc jakie są również może zalety tego, że ja mogę sprawdzić poziom mocy w CMJ-cie? Tak jak wspomniałem, ten test nie wymaga super zaawansowanego sprzętu. Oczywiście im bardziej zaawansowany sprzęt, tym bardziej różnorodny jest feedback, ponieważ daje bardzo dużo narzędzi pomiarowych i dzięki temu jestem w stanie bardziej jakby spersonalizować plan treningowy pod mojego klienta, co tam jest na przykład nie tak. Co mi się podoba to w tym teście, to że bardzo łatwo zaaplikować wśród naprawdę wielu sportowców, jak i również Januszy i Grażyn. Sam jak kiedyś prowadziłem całe drużyny na przykład, to potrafiłem czasami całą drużynę przetestować w 35 minut, a jak pracowałem naprawdę na bardzo, bardzo zaawansowanym sprzęcie i jest to bardziej zaawansowany sprzęt nawet niż na Force Desk z Vault Performance, gdzie tamten sprzęt był nawet chyba 2 czy 3 razy droższy, czyli już to wychodziło kilkadziesiąt tysięcy dolarów, to zauważyłem, że im bardziej dokładniejszy sprzęt, tym jednak długość i czas jakby testowania, to już czas testowania innego zawodnika wychodził mi w okolicach 30 minut. Więc tak mi się jakoś średnio widziało, żebym siedział cały dzień, żeby tylko zrobić jeden test dla całej drużyny. Gdzie tak jak porównywałem, możemy zrobić całą drużynę w 35 minut, kontra im bardziej zaawansowany sprzęt, tym mam 30 minut na jednego zawodnika. Więc matematycznie rzecz biorąc, czasami po co, nie? Co mi się bardzo podoba, ale to bardzo mógłbym powiedzieć, to w teście CMJ to, co bardzo szybko można swojego klienta przede wszystkim oswoić, nauczyć się tego testu, żeby go poprawnie wykonać. W porównaniu na przykład do innych testów, gdzie sprawdzamy RSI, to możemy na przykład użyć testu Drop Jump 30-40-60. Jednak zauważyłem, że u osób, które dopiero pierwszy raz wykonują ten test, pierwszy raz go widzą, ciężko nauczyć odpowiedniej, poprawnej techniki wykonywania ćwiczeń, więc wyniki również będą takie mało wiarygodne. Więc uważajcie na to. CMJ jest świetnym narzędziem, bardzo szybko nauczycie, no bo tutaj chyba każdy z nas potrafi skakać i tu nie ma nie wiadomo jakiej techniki, ale w drop jumpie 30-40-60 no już trzeba troszkę poświęcić czasu i się nauczyć tego testu, żeby dobrze ocenić swojego klienta, bo jeżeli ktoś nie potrafi, no to sorry, ale źle będziemy mieli po prostu dane. Również w CMJ-cie jest bardzo dobra czułość w monitoringu, tak zwanym performance, i daje mi to bardzo dużo informacji do analizy, czyli dosyć pokaźny mam feedback, który później mogę użyć. Jeśli jednak chcecie oczywiście używać CMJ-u jako detekcji zmęczenia, czy jakby pomiar zmęczenia twojego zawodnika, to odpowiednim jakby zarządzaniem tą zmianą to jakby też nie polecam tego robić, bo jest to relatywny mały, czuły test na zmęczenie. Czyli tutaj nie potrafię jakby zmierzyć dobrze zmęczenia mojego zawodnika, więc jakby ten profil managementu zmęczenia jakby odchodzi w dalsze perypetie, tak? Zatem powiedzmy sobie również, jak już tak wszystko powiedziałem o CMJ-cie, jakie mamy markery, jak to fajnie powiedzmy nawet zmierzyć, jakie masz narzędzia pomiarowe, no to fajnie, ale mogliby się zadać pytanie, Kamil, jak to w końcu do cholery wykonać, nie? To tak, pierwsze chyba co musimy zrobić, ważne jest, aby zrozumieć, że zawsze, gdy przeprowadzamy jakiś test, to
jakiś test na przykład tej sprawności fizycznej, na przykład to musimy go wykonywać w spójnym środowisku, najlepiej w jakimś obiekcie, na siłowni, tak aby było ono jakby chronione przez różnymi rodzajami jakby pogody, warunkami zewnętrznymi, niezawodna, żeby była powierzchnia, czyli na przykład nie mogę czegoś takiego robić, że jednego dnia testuję klienta na siłowni, na jakimś podejście i pięknie skacza, drugiego dnia, gdzie będzie na przykład oddziaływała wilgoć na środowisko, już będziemy skakać w piachu albo na błocie. Więc środowisko musi być spójne. I to będzie dzięki temu, że jak robię dwa razy na tej samej powierzchni, dwa razy na tej samej siłowni, to wiarygodność powtórzeń badań będzie przede wszystkim odpowiednia. A jeżeli na przykład to zmienimy, no to już będą duże utrudnienia i to może skutkować bezwartościowymi danymi. Niezawodny i spójny obiekt musi być, żebyśmy przeprowadzili odpowiednio test. Siłownia, laboratorium, jakiś, nie wiem, tartan do biegania, cokolwiek innego, żeby po prostu warunki były podobne, jak robiliśmy na przykład 1 stycznia robimy test w warunkach X, to te warunki X muszą być takie same na przykład, nie wiem, w marcu, w maju, kiedy będziecie kolejnego swojego klienta testować. Chyba takie następujące, co można byłoby wybrać, no to urządzenie. Może być to mata kontaktowa, jakaś platforma siłowa, czyli force desk, liniowy przetwornik położenia, szybka kamera, jakaś wideo, oprogramowanie, wideo chyba powiedziałem, fail. Oprogramowanie, które przede wszystkim będzie potrafiło Ci wszystko pokazać, lub platforma również na podczerwień. Ja sam używam kamery, sam używam na przykład Mamsonego, którym zresztą jakby nie patrząc, to wszystko jest nagrywane. Mam 120 chyba albo 240 klatek na sekundę. Fajnie by było takiego klienta nagrać, bo wtedy jesteśmy w stanie bardzo dużo rzeczy wybrać. Oczywiście musimy to później wrzucić w odpowiedni arkusz zapisu wyników i wykonać odpowiednie takie obliczenia, czyli coś, co będzie mi pokazywało wynik CMJ-u. Jeżeli macie narzędzie, no to wszystkie obliczenia robią się za Was i Wam się od razu pokazuje wynik, więc tutaj nie trzeba nie wiadomo jakiego, nie wiem, magicyzmu używać i szamanizmu. No i uwaga, uwaga, skoro powiedzieliśmy sobie, że mamy odpowiednie środowisko, odpowiednie narzędzia, które powinniśmy wykonywać, to czegoś, czego nie może zabraknąć, to jesteś ty, czyli trener, ponieważ to ty wybierasz, czy będziemy skakali z zamachnięciem, czy bez zamachnięcia. Uwaga, możesz zarówno zrobić NCMJ, czyli Non-Counter Movement Jump, i CMJ, czyli Counter Movement Jump. Czyli możesz później te wyniki na przykład sobie porównać, zobaczyć, czy jest deficyt na przykład siłowy, czy bardziej stawiamy na moc, czy siłę. Więc takim chyba najważniejszym czynnikiem, o którym również samym prawie zapomniał, to właśnie jesteś ty, trener, najpiękniejsza osoba, która musi stać obok swojego klienta, żeby później odpowiednio zmierzyć i sprawdzić te wyniki. Pamiętaj, maszyna tylko ci pokazuje, ale nie myśli. To ty włącz mózg, żeby później przeanalizować swoje wartości dla swojego klienta. Oczywiście głębokość kontruchu, czyli jest to głębokość, na którą zawodnik schodzi podczas przysiadu, czyli krótkiej akcji kontruch lub pre-stretch tak zwany. Przed startem również jest markerem, który powinniśmy gdzieś tam zawrzeć, jeżeli chodzi o wykonanie CMJ-u. Chociaż nie ma ogólnie uniwersalnej takiej zgody co do tego, która głębokość jest najbardziej odpowiednia, to wydaje się, że wyższe skoki i moc szczytowa wzrastają przy większej głębokości ruchu. Jednakże dane są nieco niespójne i potrzeba więcej badań. O co mi chodzi? Kontrruch to jest to, jak głęboko schodzi, żeby się wybić, czyli głębokie zejście do przysiadu i wybicie. Co więcej, są również publikacje naukowe, które mówią, iż osoby, które mają bardziej schodzą do głębokiego przysiadu, a następnie wybijają się, to genetycznie są uwarunkowane przez włókna na przykład wolnego typu w kończynach dolnych. Osoby zaś, które szybko schodzą, to jest bardziej płytkie zejście i dynamiczniej się wybijają, są szybko kurczliwe. Więc wykorzystaj przede wszystkim ten dobry tip, a będziesz wiedział, co twój klient może zrobić, czy bardziej jest predysponowany do większej objętości, czyli większej liczby serii powtórzeń, ale mniejszy ciężar, a może odwrotnie, duża intensywność, duży ciężar, mniej powtórzeń. Dlatego zaleca się, aby trener, czyli też ty, wiedział, do jakiego poziomu schodzi zawodnik, by później na przykład nie było tak, że podczas pierwszego skoku zszedł mega nisko, a za 3 miesiące na przykład też płytko, nie? Czyli na początku właśnie ta cała głębokość skoku polega na tym, tak jak wspomniałem, jak głęboko schodzisz, jak mocno zginasz stawy kolanowe i biodrowe po to, żeby się wybić. Płytko i gwałtownie możesz być szybko kurczliwy, głęboko to możesz być przede wszystkim wolno kurczliwy.
I kolejnym takim aspektem, który powinieneś gdzieś również zrobić podczas testu CMJ, jest również sam lot. O co mi chodzi? Klienci najczęściej powinni po wybiciu to powinni mieć wyprostowane kończyny, a nie tak jak niektóre osoby, że robią jakąś dziwną żabę w locie, gdzie zginają biodra i kolana, prawie zbliżając je do klatki piersiowej. Pewnie nieraz tak zauważycie, że niektórzy tak skaczą. Wybijają się, podkurczają kończyny, jakby to miało jeszcze jak Super Mario trochę ich mocniej powybijać. No i chyba oczywistym elementem jest sytuacja, w której wykonujemy CMJ, to skoro to jest counter movement jump, to kochani, skaczemy w górę, a nie w przód. Większość Waszych klientów, jak i również moich, którzy gdzieś tam pierwszy raz ten test widzą, to najczęściej właśnie skaczą w przód. Często zauważyłem również to u swoich klientów, jednak szybki feedback słowny, pokazanie na przykład nagrania, co i jak powinien zrobić, a co jest jakby małym takim błędem i jaka jest korekcja do tego, to już wszystko wiedzą, poprawiają i wtedy idealnie skaczą. Ponieważ jeżeli będziecie wykonywać bardziej skoki trochę do przodu, czy też do tyłu, czy niektórzy nawet potrafią nawet na boki, to będzie to wpływało na wynik testu. Aby to ułatwić, często przyklejam również taką taśmę, nawet tape zwykły, albo jak nie macie, no to chyba na każdej siłowni jest kreda, czy to jest tam tablica, to nawet narysujcie jakiś taki X, albo nawet kwadrat, dzięki któremu będzie wiedział, że z tego punktu ma się wybić i na ten punkt ma wylądować. Cała filozofia. Taki bardzo szybki feedback, dzięki któremu Wasz klient będzie w stanie skoczyć w górę, a nie w przód. No i po tym wszystkim, skoro już powiedziałem, jakie warunki powinniście spełnić, czyli jakby głębokość, X-a narysować i żeby nie robili żaby w powietrzu, żeby użyć jakichś na przykład narzędzi pomiarowych, czy kamery, czy kogokolwiek innego, wykonujecie zawsze 3 skoki i zapisujecie wszystkie te wyniki albo też zapiszecie najlepszy wynik. Ja lubię zapisywać wszystkie wyniki, ale zawsze z tego wybieram najlepszy. Więc jeżeli mamy odpowiednie dane, no to warto to obliczyć, więc w większości przypadków wydajność CMJ-u jest podawane jako współczynnik skoku, czyli centymetry. To jest proste. Najbardziej poprawną i wiarygodną metodą obliczania wysokości skoku, czyli czas lotu, to po prostu całkowity czas spędzony przez zawodnika w powietrzu, bez kontaktu z podłożem, z ziemią, z matą, z czymkolwiek tam innym. Więc czas lotu nie rozpoczyna się, dopóki zawodnik nie straci kontaktu z podłożem, a kończy się w momencie pewnego połączenia z nim. Czyli nawet jak odpalicie sobie aplikację typu Vertical Jump 2, to tam nagrywamy w zwolnionym tempie, wybieramy klatkę w momencie, kiedy palce oderwały się od ziemi, że na przykład tu mam palce już nad ziemią i wybieram klatki, skaczę, do kolejnej klatki, aż dotkną prawie, aż dotknie kontakt palcami z ziemi. I później automatycznie system nam oblicza, ile on był w fazie lotu i wybiera nam, ile centymetrów skoczył. Bardzo fajna jakby metoda pomiarowa. Ja z automatu sam często lubię używać akcelerometru, ponieważ podobnie jak w przypadku mat kontaktowych, zazwyczaj same obliczenia wysokości skoku, moc szczytową i prędkość szczytową, to nam przede wszystkim to daje. Co oznacza, że nie jest potrzebna żadna dodatkowa praca, bo to mi z automatu wszystko oblicza. Po wykonaniu minimum takich 3 skoków, uzyskanych 3 wyników wysokości skoku, to jest obliczona tak zwana średnia ocena, czyli robi się to na przykład za pomocą następującego, chyba mega prostego równania. Średnia wysokość skoku, no to 3 skoki dodane do siebie, suma 3 skoków podzielone przez 3. Magiczna liczba 3 i Wam wychodzi średnia liczba skoków. Nie? No to chyba dosyć proste. Czyli macie 30 na przykład plus 30 plus 30 dzielone na 3 równa się, tada, 30 cm macie średnią wysokość skoków. Wykazano również, że CMJ jest bardzo ważnym i wiarygodnym miernikiem siły eksplozywnej dolnej kończyny ciała, a ponadto wykazano, że test jest najbardziej wiarygodną miarą mocy dolnej kończyny ciała w porównaniu z innymi, na przykład bardzo popularnymi testami skoków, takimi jak mamy też squat jump, Abalkov jump, Sergent chyba jump z tego co pamiętam, standing long jump, triple jump, więc trochę tego jak naprawdę jest, chociaż CMJ może być mierzony wiarygodnie przy użyciu wszystkich poniższych systemów, platforma siłowa w mojej ocenie, czyli na przykład Force Desk, jest uważana złotym standardem aparatury najwyższego szczebla, jeżeli ktoś naprawdę chce mieć pomiar bardzo, bardzo precyzyjny, więc jeżeli chcecie, zachęcam, jeżeli nie kamera w centymetrach, żebyście sprawdzili, ile centymetrów Wasz klient się wybił, to Wam to w zupełności da. A jeżeli chcecie dowiedzieć się,
jak zinterpretować również pomiar wysokości skoku, to Wam tutaj wrzucę zaraz jeszcze takie fajną tabelkę, żebyście wiedzieli, jak odwzorować swojego zawodnika w stosunku do ogólnej populacji, w stosunku do wieku czy też płci. I tutaj zamieściłem Wam takie podstawowe wartości, dla których możecie się odwołać, żebyście porównali się, jaki jest Wasz skok. A chcecie również się porównać do sportowców, no to tutaj macie taką drugą tabelę, bo ona trochę inaczej wygląda. Więc możecie zobaczyć również i zinterpretować, czy macie odpowiedni skok, czy troszkę warto byłoby na przykład popracować, żeby zwiększyć funkcję swojego ciała. Należy również pamiętać, że te wartości normatywne dotyczą CMJ-a, ale z wymachem ramion. Czyli tak jak ostatnio wstawiałem również materiał na Instagramie, o czym mówiłem, czy Wy używacie CMJ-a, czy bez na przykład rąk, to większość osób zaznaczyła, że bez rąk. Fajnie, tylko że nie ma tabeli, która sprawdza na przykład, ile Wy potraficie skakać bez rąk. Więc używajmy na przykład jako lepszego narzędzia pomiarowego CMJ-a z zamachnięciem rąk. A jeżeli na przykład używaliście bez zamachnięcia, no to dodajcie plus minus około 10%, bo ten zamachnięcie rąk właśnie daje plus minus około 10%. Czyli załóżmy, że mamy 30 cm bez zamachnięcia w CMJ-cie, no to w okolicach 33, maksymalnie 35 powinniście mieć plus minus z zamachnięciem. Więc mam nadzieję, że dzisiejszy materiał i model, który Wam przedstawiłem, taki model, mega narzędzie, dzięki którym obecnie wprowadzisz je w życie i wykorzystasz w swoim treningu, jak i również u swoich klientów, to Ci się przyda. Wyczerpałem chyba na dzisiaj temat, by zawrzeć najważniejsze elementy, na które powinniście zwrócić uwagę. I oczywiście przedstawiłem Ci też z własnej praktyki, jak ja to robię. I każda z tych rzeczy weryfikuje poziom Twojego klienta. Dzięki temu jesteś elastyczny i wiesz, w jakim kierunku powinniście również rozpisywać plany treningowe. Jeśli materiał Ci się podobał, podziel się swoją opinią, daj mi znać, napisz komentarz i udostępnij proszę ten materiał w swoich portalach społecznościowych, a jeśli chcesz więcej takich materiałów edukacyjnych, merytorycznych, to obserwuj moje portale społecznościowe, na dole masz Instagram czy też Facebooka, jak chcesz, to również możesz do mnie napisać maila, jeżeli masz jakikolwiek problem ze swoim treningiem, coś Ci nie idzie, to jestem w stanie jak najbardziej Ci pomóc. Masz dostęp do wszystkiego, do odpowiednich narzędzi, a dzisiaj Ci bardzo dziękuję za to, że byliście ze mną, no i do zobaczenia w kolejnych ciekawych materiałach, więc trzymajcie się i ściskam, Sherlock.